Zachęcam was wszystkich, abyście wzięli do swoich rąk egzemplarze Pisma Świętego i razem ze mną czytali, badali, analizowali podane teksty, bo chcielibyśmy się zastanowić, jaka jest rola, znaczenie Ducha Świętego i kim jest Duch Święty w Księdze Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, jak uważają bibliści, została napisana przez Łukasza. Tego Łukasza, który jest również autorem Ewangelii Świętego Łukasza. Jest bardzo prawdopodobne, że Łukasz mógł napisać Księgę Dziejów Apostolskich w Rzymie podczas uwięzienia apostoła Pawła około 63 roku. Księga Dziejów Apostolskich, zawarta w kanonie ksiąg Nowego Testamentu, ma charakter historyczny. Opisuje dzieje pierwotnego chrześcijaństwa. Od wniebowstąpienia Chrystusa w 31 roku do uwięzienia apostoła Pawła w Rzymie w latach od 61 do 63 roku. Dlatego uważam, że z tego powodu dzieje apostolskie mają wielkie znaczenie w zrozumieniu teologii Trójcy Świętej. Ukazują one bowiem rolę, znaczenie i dzieło Ducha Świętego w Kościele Apostolskim. Z księgi tej dowiadujemy się, jak apostołowie, ich uczniowie i pierwsi chrześcijanie postrzegali Ducha Świętego. Kim jest? Za kogo go uważali? I punkcik pierwszy. Czytając Księgę Dziejów Apostolskich, zauważam, że apostołowie uważali Ducha Świętego za autora Pisma Świętego. Weźmy do rąk egzemplarze Pisma Świętego, otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i tam werset 16 sobie przeczytajmy. Apostoł Piotr wypowiada następujące słowa. Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Drugi tekst, który przeczytamy, to 28 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i tam wersety od 25 po 27. Apostoł Paweł zwraca się do Żydów tymi słowy. Nie mogąc dojść sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze, Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Myślę, że wystarczy. Mówimy, że autorem Pisma Świętego jest Bóg. Jeśli jest to prawdą, to znaczy, że Duch Święty jest osobą boską, bo to On prowadził umysły Dawida i Izajasza, gdy powstawały psalmy i księga Izajasza. Poza tym Duch Święty musi być osobą, bo jest niemożliwością, aby autorem jakiegokolwiek dzieła literackiego nie była osoba. Punkcik drugi. Księga Dziejów Apostolskich objawia Ducha Świętego jako
dawcę natchnienia i daru proroctwa. Duch Święty objawia przyszłość i rzeczy tajemne. Przeczytajmy sobie dwa teksty z Księgi Dziejów Apostolskich. Pierwszy, 11 rozdział i tam werset 28, który brzmi następująco. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie, nastał on też za Klaudiusza. Drugi zapis to 21 rozdział Dziejów Apostolskich i tam werset 11. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, tak mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Duch Święty w powyższych tekstach jest objawiony jako boska istota osobowa. Znajomość przyszłości jest atrybutem Boga. Duch Święty ten atrybut posiada. Zaś prorok Agabus, zapowiadając uwięzienie Pawła, zresztą te dwa zapisy dotyczą proroka Agabusa, zapowiadając uwięzienie Pawła, powołuje się na Ducha Świętego jako osobę boską, posiadającą boski autorytet. Agabus mówi, tak mówi Duch Święty. Czy Agabus przekazuje, powołując się na Ducha Świętego, tak mówi Duch Święty. A przecież, jeśli dobrze pamiętam, podobnie wypowiadali się i pisali prorocy i apostołowie, kiedy otrzymali zlecenie przekazania jakiegoś poselstwa, informacji, wtedy prorocy i apostołowie twierdzili, czy obwieszczali, tak mówi Pan, tak mówi Bóg, tak mówi Jahwe, tak mówi Wszechmogący. I podobnie prorok Agabus obwieszcza, tak mówi Duch Święty. Punkcik trzeci. Zacytowane teksty Księgi Dziejów Apostolskich wyraźnie wskazują na bóstwo Ducha Świętego, co potwierdza także historia Ananiasza i Safiry. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. W 5 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich przeczytamy sobie wersety 3 i 4, następnie 9. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I werset 9. A Piotr do niej. Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. Ananiasz i Safira, oddając apostołom część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży swej posiadłości, deklarowali, że oddają wszystkie pieniądze. Nie było to prawdą,
gdyż część sobie zatrzymali. Apostoł Piotr orzekł wtedy, że okłamując Ducha Świętego, okłamują Boga. Jest to oczywiste, bo podobnie okłamując Kowalskiego, okłamujemy człowieka. Poza tym Duch Święty jest istotą osobową, bo tylko osobę można próbować okłamać lub kusić, jak czytamy w tej historii. I punkcik czwarty. Duch Święty kieruje misją Kościoła. To znaczy, że jest przywódcą Kościoła na ziemi po odejściu Chrystusa. Jako obiecany przez Chrystusa Pocieszyciel wykazuje wybitne cechy osobowe, kierując, prowadząc, wybierając, podejmując decyzje, przewidując i dążąc do określonego celu. Popatrzmy na zapis Księgi Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, werset 29. 8 rozdział, werset 29. I rzekł Duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. Duch Święty mówi, czyli komunikuje się z Filipem w celu przekazania mu informacji. Ukazana tu jest wybitna cecha osobowa Ducha Świętego. Umiejętność komunikowania się i przekazywania informacji jest właściwa istotom inteligentnym. Drugi zapis, Księga Dziejów Apostolskich, 10 rozdział, wersety 19 i 20. 10 rozdział, wersety 19 i 20. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. W tym zapisie, oprócz tego, że Duch Święty komunikuje się i przekazuje apostołowi informacje, mamy zawartą inną jego niezwykle ważną cechę osobową. Duch Święty posiada świadomość swego istnienia, utożsamia się jako osoba. Proszę zauważyć, jest zapisane, że gdy mówi do Piotra: bo ja ich posłałem, określa siebie zaimkiem osobowym ja. Ja ich posłałem. Kolejny zapis to Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i tam werset drugi. 13 rozdział, werset drugi. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Tutaj także Duch Święty przedstawiony jest jako ktoś, a nie coś. Kto posiada świadomość swego istnienia i utożsamia siebie samego z osobą. Podejmując decyzję, Duch Święty zwraca się słowami: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem, używając w stosunku do siebie zaimka osobowego ja. Przedstawia się także jako ktoś,
kto ma swoją wolę, zamierzenia i realizuje je, używając czasownika orzekającego, powołałem, sprawdziłem i stwierdziłem, że tekst grecki jeszcze bardziej uwypukla osobowość Ducha Świętego, gdyż brzmi: przywołałem sobie ich. I jeszcze jeden zapis. Księga Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, i tam przeczytamy sobie wersety 6 i 7. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej Paweł wraz z Sylasem zamierzali się udać w głąb Azji Mniejszej, w okolice Morza Czarnego. Jednak Duch Święty skierował ich do Europy. Mamy tu dobitny przykład kierowania przez Ducha Świętego misją Kościoła Apostolskiego. Także zauważam w tym tekście wyraźne cechy osobowe Ducha Świętego. Za pierwszą z nich uznaję intelekt, czyli świadomość i wiedzę. Duch Święty wiedział to, czego nie wiedzieli Paweł i Sylas, dlatego skierował ich do Europy. Drugą z nich jest wola, czyli władza wykonawcza, zdolność podejmowania decyzji i wprowadzania ich w czyn, dążenie do określonych celów. Wolą Ducha Świętego było, aby Paweł i Sylas zwiastowali Ewangelię w Europie. Dlatego dążąc do tego celu, odwodzi ich od działalności misyjnej w Azji i kieruje do Macedonii. W omawianym tekście Duch Święty nazwany jest Duchem Jezusa. Łukasz tak określa Ducha Świętego: ponieważ przybył on na świat jako obiecany przez Pana Jezusa Pocieszyciel. W Księdze Dziejów Apostolskich, w rozdziale 1 i wersecie 4, czytamy następującą obietnicę Pana Jezusa. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Obietnicy przybycia Ducha Świętego na miejsce odchodzącego Chrystusa. I przeczytajmy także drugi rozdział i tam werset 33, gdzie czytamy następujące słowa. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. To jest fragment przemówienia apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty to Duch Chrystusa, bo na Jego prośbę przychodzi na świat, aby kontynuować dzieło rozpoczęte przez Zbawiciela. Punkcik piąty. W Księdze Dziejów Apostolskich możemy przeczytać, że to Duch Święty powołuje wiernych do służby i różnych funkcji w Kościele. Przeczytajmy zapis 13 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich i jeszcze raz werset 2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula
do tego dzieła, do którego ich powołałem. 20 rozdział, teraz przeczytajmy sobie. I tam werset 28. 20 rozdział i werset 28. Paweł zwraca się słowami: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Zapisy te bez wątpienia przedstawiają nam Ducha Świętego jako byt osobowy. Jeśli bowiem Duch Święty powołuje do misji Pawła i Barnabę, świadczy to, że jest istotą myślącą i inteligentną. Dlaczego? Dlatego, że powołując do misji Pawła i Barnabę, Duch Święty przedstawia się jako byt posiadający rozum i refleksję. Zna ich charakter, zna ich osobowość. Skoro ich właśnie zdecydował wybrać na misjonarzy. Duch Święty jest w tych zapisach przedstawiony jako ktoś, kto posiada swoją wolę i władzę wykonawczą. Dążąc do określonego celu, podejmuje decyzje i wprowadza je w czyn, powołując wiernych na biskupów lub inne urzędy w Kościele. Punkt 6. Skoro Duch Święty powołuje wiernych do służby w Kościele, to podobnie jak pracodawca w jakiejś firmie zaopatruje zatrudnionego w narzędzia pracy, tak Duch Święty uzdalnia do służby i obdarza darami powołanych. I tu otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i werset 4. Księga Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, werset 4. Czytam. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. 4 rozdział, werset 8 przeczytajmy i po nim werset 13. 4 rozdział, werset 8 i zaraz po nim werset 13. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich przełożeni ludu i starsi. I dalej jest przedstawiona mowa czy obrona Piotra przed Radą Najwyższą. I teraz przeczytajmy 13 werset. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Przeczytajmy 6 rozdział, werset 10. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Dotyczy to obrony Szczepana przed Radą Najwyższą, kiedy został ukamionowany. Dzięki otrzymanym od Ducha Świętego w sposób nadprzyrodzony umiejętnościom, wiedzy i mądrości, apostołowie i wyznawcy pierwotnego chrześcijaństwa byli w stanie wykonać powierzone im zadania. Dzięki nadprzyrodzonej znajomości języków obcych uczniowie Jezusa mogli przełamać barierę językową i zwiastować Ewangelię ludziom obcojęzycznym. Prości rybacy galilejscy Piotr i Jan potrafili wytłumaczyć swoją wiarę Radzie Najwyższej tak sensownie,
że jej członkowie dziwili się. Pierwszy męczennik chrześcijański, Szczepan, przemawiał natchniony przez Ducha Świętego tak, że jego oskarżyciele nie byli w stanie mu sprostać, więc sięgnęli po kamienie jako argument ostateczny. Punkcik siódmy. Dlatego Kościół apostolski tak dynamicznie się rozwijał. Zapisane to jest w 9 rozdziale Księgi Apostolskich i werset 31. 9 rozdział, werset 31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Łukasz zasługę dynamicznego rozwoju Kościoła przypisuje właśnie Duchowi Świętemu. Tak jak Chrystus w sposób widzialny prowadził swoich uczniów, tak przybyły na ziemię na prośbę Chrystusa Duch Święty w sposób niewidzialny prowadził Kościół apostolski. Sam będąc niewidzialny, Duch Święty objawiał się w widzialnych skutkach i efektach swojej działalności. Punkcik ósmy. Gdy w Kościele pojawiały się jakieś problemy, Duch Święty reagował i przez wpływ na umysły przywódców gwarantował właściwe postanowienia. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, werset 28. 15 rozdział, werset 28. Brzmi on następująco. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Widzimy tu znowu wybitne cechy osobowe Ducha Świętego. Łukasz napisał, postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że czynność postanowienia czegoś jest właściwa bytom inteligentnym i osobowym. Poza tym dla podmiotu nieosobowego poczucie tego, co dobre i niedobre, słuszne i niesłuszne, właściwe i niewłaściwe jest nieznane. Zaś w badanym wersecie Duch Święty ma zrozumienie tego, jakie uchwały winien podjąć Sobór Jerozolimski, aby były one słuszne i właściwe. Punkcik dziewiąty. Z tego też tytułu Duch Święty poświadczał prawdy ewangeliczne głoszone przez uczniów Chrystusa. Tu chcę się powołać na Księgę Dziejów Apostolskich, 5 rozdział i werset 32. Piotr wypowiada następujące słowa przed Radą Najwyższą. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. My jesteśmy świadkami, a także Duch Święty, wypowiada się apostoł Piotr. I tu znowu widzimy konkretne cechy osobowe Ducha Świętego. Bycie świadkiem, poświadczanie prawdy, negacja nieprawdy, to czynności cechujące inteligentną osobę, zupełnie obce czemuś, co osobą rozumną nie jest. Cechy te, zwane personalistycznymi, charakteryzują istotę osobową.
i zdecydowanie odróżniają ją od podmiotu nieosobowego. Punkcik 9. Z lektury Dziejów Apostolskich wynika także, że Duch Święty kieruje ludzkość ku zbawieniu i daje jej możliwość poznania prawdy Bożej. Wracam tutaj do historii ukamionowania Szczepana, 7 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i werset 51. 7 rozdział, werset 51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Przywódcy narodu wybranego odrzucili Chrystusa jako Mesjasza. Podobnie jak wcześniej, nie przyjmowali możliwości poznania Bożego objawienia dawanego im przez Ducha Świętego, co wypomniał im Szczepan podczas swego przesłuchania przed Radą Najwyższą, które zakończyło się jego ukamienowaniem. Szczepan stwierdził, że zawsze sprzeciwiali się Duchowi Świętemu. Uważam, że sprzeciw jest czynnością opornych wobec kogoś. Sprzeciwianie się Duchowi Świętemu logicznie wskazuje na jego osobowość. Oni sprzeciwiali się woli Ducha Świętego, jego dążeniom, które pragną realizować dla dobra świata, kierując się miłością do ludzkości. Punkcik 10. Zwiastowanie Ewangelii poganom i przyjęcie ich do wspólnoty wyznawców Chrystusa było wielkim przełomem w historii Bożego planu zbawienia. Dziwiło ono, szokowało i wywoływało opór wśród chrześcijan pochodzących z judaizmu. Myśleli oni jeszcze starymi schematami, że tylko Izrael jest ludem Boga. Dzieje apostolskie podają, że na nawróconych i ochrzczonych, wstępujących do kościoła pogan, stępował Duch Święty, aby zapieczętować, poświadczyć ich nawrócenie, aby udowodnić ich przyjęcie, czy zamanifestować ich przyjęcie przez Boga. Popatrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich, 10 rozdział. I w 10 rozdziale przeczytajmy sobie wersety od 44 po 48. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Drugi zapis, który chcę przeczytać, to jest rozdział 11 i wersety 15 po 18. Piotr potem przed przywódcami kościoła, przed judaistami, tłumacząc to, co się stało, wypowiada się następująco. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa,
to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Punkcik 11. I ostatni. Natchniony autor Dziejów Apostolskich często używa w odniesieniu do Ducha Świętego następujących zwrotów. Być wypełnionym Duchem Świętym. Być zanurzonym w Duchu Świętym. Być ochrzczonym Duchem Świętym. Lub stąpił na kogoś Duch Święty. Lub też otrzymać dar Ducha Świętego. Tych zwrotów jest sporo w Księdze Dziejów Apostolskich. Ja tylko dla przykładu przeczytam niektóre zapisy. Pierwszy, Księga Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, werset 5, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Oczywiście w oryginale greckim jest tam słowo baptizo, a więc zanurzeni w Duchu Świętym. Drugi zapis to drugi rozdział, werset 4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Napełnieni zostali Duchem Świętym. 8 rozdział i wersety 14 po 19. 8 rozdział, wersety 14 po 19. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. Wyrażeń tych nie należy rozumieć dosłownie, że na przykład na kogoś stąpił Duch Święty, jak ptak sfruwa na słup albo na gałąź drzewa. Albo że ktoś został zanurzony w Duchu Świętym, czy ochrzczony w Duchu Świętym, jak ktoś, kto zanurza się literalnie w wodzie. Myślę, że wyrażenia te wskazują na fakt, że dana osoba dostała się pod przemożny wpływ Ducha Świętego. Że Duch Święty kieruje nią, prowadzi i obdarzył swoimi darami. Wyrażenia te są związane z odrodzeniem, uświęceniem, poznaniem i wyposażeniem nawróconej osoby do służby ku Bożej chwale. I takie osoby, mówiąc obrazowo, Duch bierze w swoje ręce i wykorzystuje, i prowadzi. W podsumowaniu dzisiejszego teologicznego rozważania o Trójcy Świętej, a szczególnie o osobie Ducha Świętego, stwierdzam, że Księga Dziejów Apostolskich jest sprawozdaniem o wspaniałym działaniu Ducha Świętego na apostołów i ich towarzyszy, a przez nich na Kościół i otaczający świat.
Księga ta w pełni ukazuje Ducha Świętego jako boską istotę osobową. Duch Święty jest w tej księdze przedstawiony jako byt boski i osobowy, posiadający atrybuty Boga i cechy personalistyczne. Mogę podziękować samemu Duchowi Świętemu, że tak precyzyjnie, tak dokładnie objawił się i przedstawił w Księdze Dziejów Apostolskich, że nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest istotą boską i osobową. I że jego wpływ na Kościół, na mnie, na innych wierzących prowadzi nas ku zbawieniu, ku rozwojowi, ku głębszemu poznaniu prawdy i uświęceniu. Dziękuję również wam wszystkim za udział w dzisiejszym rozważaniu biblijnym. Oczywiście, jeśli ktoś pragnąłby otrzymać materiał, dyspozycję z dzisiejszego rozważania, proszę kontaktować się poprzez internet ze Zborem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdemu, kto wyrazi takie pragnienie, ten materiał drogą elektroniczną zostanie przesłany. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia przy następnym rozważaniu. Amen.